Ze mną Ernest Kisiel. W pierwszych dniach lutego udało się zdobyć złoto w formule Kick-Light. Jakbyś trochę z perspektywy czasu ocenił tamte mistrzostwa? Z perspektywy czasu, no myślę, że dałem dobry występ. Stoczyłem cztery pojedynki. Każdy zakończył się wynikiem dla mnie pozytywnym 3-0 z przewagą 3-0. Większych kłopotów nie miałem. Najbardziej obawiałem się walki z Mariuszem Lachem, moim kadrowym kolegą. Mimo wszystko dałem radę. Dałem radę, a zresztą to myślę, że pokazałem. Obroniłem tytuł z zeszłego roku, tak? I co mogę jeszcze powiedzieć? I pokazałeś właśnie, że jesteś mocny psychicznie, bo wiesz, jednak jak rok temu zdobyłeś złoto, no to teraz jakaś tam presja na tobie też ciążyła. Niewielka na pewno, jednak do Kicklightu podchodzę bardziej z luzem. Jest to luźniejsza formuła, to jeszcze na początku roku, więc potraktowałem to jako przetarcie przed nadchodzącym rokiem. Teraz robisz, odpoczywasz, czy już wróciłeś na salę? Wróciłem na salę, trenuję teraz intensywnie. W pierwszy weekend kwietnia odbędzie się Puchar Europy w Ostrowcu Świętokrzyskim, tam też wystąpisz? Po rozmowach z trenerem myślę, że tak. Dużo tych imprez, mało odpoczynku, a naprawdę tych pojedynków no będzie sporo. Trzeba, no przygotowuję się, w przyszłości już wchodzę, mam nadzieję, w walki zawodowe i potrzebne mi jest doświadczenie. Jak najwięcej, im więcej walk, tym większe doświadczenie i obycie w ringu. To tego potrzebuję najbardziej. A kiedy planuje swój pierwszy zawodowy start? No ode mnie to nie zależy, zależy to od promotorów organizujących gale zawodowe. Już mniej więcej jakieś propozycje dostałem, jednak nie jest to wszystko dograne tak, żebym mógł się tym chwalić. A czego te negocjacje dotyczą? Nie wiem, ilości walk w ciągu roku, pieniędzy, czego one dotyczą? Na razie to były luźne propozycje stoczenia walk zawodowych. Nie było ich dużo, nie było ich dużo, ale jakieś były. Poza kamerą rozmawiałem z twoim trenerem Markiem Jasińskim, że być może w tym roku udasz się do dalekiej Tajlandii. Już twój kolega Szczepan przetarł szlaki, miał okazję tam trenować. Pewnie chciałbyś zobaczyć, jak to wszystko wygląda z trochę innej perspektywy niż tutaj tylko Starachowic. No, chciałbym, mam nadzieję, że dojdzie to do skutku i wyjadę tam troszkę potrenować, utwardzić się. No, zawsze się tym interesowałem. Chciałem sprawdzić, jak to, no, poczuć to na własnej skórze, tak? Ich trening, ich przygotowania, ich kulturę poznać po prostu. Cały czas trenujesz w Dragonie, w Starachowicach, nadal będziesz tutaj szlifował formę, czy jednak potrzebujesz spróbować czegoś innego i wyjechać z tego miasta, bo myśmy rozmawiali dosłownie na kilkadziesiąt godzin przed twoim wyjazdem do Kartuz, to właśnie mówiłeś, że jednak w tych Starachowicach no czegoś brakuje. Szczególnie sparingów. Myślę, że będę szukał jakiejś alternatywy. Myślałem o wyjeździe do Warszawy, Wrocławia, do Radomia. Ten będzie też mówił o sparingach w Radomiu. Także no, dopiero sezon się zaczął, także no, nie jestem w stanie określić na sztywno, czy co i jak.